Na chwilę obecną w naszym projekcie mamy jednego przeciwnika. Chciałbym dodać ich więcej. Przejdziemy sobie do zakładki Project, do Assets i wybierzemy kolejną paczkę. Klikniemy prawym, Import Package i Custom Package. Teraz dodamy sobie paczkę o nazwie Canon Tower. Klikniemy Open, a następnie Import. W dodanym folderze Canon Tower przejdziemy do niego. Widzimy kilka plików. Mamy dwa skrypty: Canon Base i Canon Bullet, nie będziemy się nimi przejmować. Mamy również dwa prefaby: Canon Base i Canon Bullet. Bullet będzie dodany automatycznie do tego drugiego prefaba, więc nim też nie przejmujemy się w ogóle. Chcemy dodać ton Canon Base do naszej sceny. Możemy powiększyć troszkę naszą scenę i wybrać miejsce, w którym chcemy go dodać. Powiedzmy, dołożymy go o tutaj. Jak widzicie, Pokazuje nam się znowu zielona ramka, która będzie służyć do wychwycenia naszego playera. Jeśli dolecimy do tego miejsca, zetknięcia się z tą zieloną ramką, to wtedy ten kanon zacznie strzelać w naszym kierunku. Otworzymy sobie teraz ten nasz prefab Canon Base, ponieważ w samym Canon Base nie mamy żadnego skryptu. Skrypt natomiast jest dołączony do tego podrzędnego obiektu o nazwie Canon. Gdy klikniemy na niego, widzimy tutaj kilka opcji. Mamy tutaj Bullet Prefab, czyli zostaje nawiązana referencja do tego prefaba, o właśnie tego. Mamy też I'm Position. Jest to taki sam celownik, mniej więcej jak mamy go w naszym obiekcie player, który będzie starał się celować właśnie w naszym kierunku. Mamy tutaj też trzy pola, którymi możemy manewrować. Mamy takie pole jak Number of Bullets in Series, czyli Ile pocisków na raz wystrzeli ten kanon? Mamy opóźnienie pomiędzy kolejnymi pociskami, czyli jak szybko będą one wystrzeliwane, oraz mamy opóźnienie pomiędzy seriami. Ale zobaczmy w ogóle, jak to wygląda w chwili obecnej. Więc włączymy sobie play i przelecimy kawałek. Jak widzimy, kanon obraca się i strzela w naszym kierunku. Gdy wylecimy poza obręb tej zielonej ramki, przestaje on strzelać. Włączę grę jeszcze raz i może uczynię nas niezniszczalnym, tak abyśmy za szybko nie skończyli tej rozgrywki. Przelecimy sobie w miejsce złączenia i widzimy, że kanon strzela dokładnie w naszym kierunku. Więc musimy omijać kierujące się w naszym kierunku pociski. Teraz chciałbym Wam pokazać, jak zmienić właśnie te opcje. Klikamy tutaj na kanon, a następnie. Załóżmy, że chcemy, by ten kanon strzelał większą ilością pocisków. Zwiększymy je na przykład do 7. I tutaj chcemy, żeby te pociski wylatywały bardzo szybko. Więc zmniejszymy tutaj opóźnienie, i również zmniejszymy opóźnienie pomiędzy seriami. I może dodamy ilość amunicji w jednej serii. Teraz to już będzie naprawdę dosyć trudno. Przejedziemy sobie do miejsca zetknięcia z naszym pociskiem. I jak widzimy, strzela on aż 10 pociskami na raz. Oczywiście, jeśli to okaże się zbyt trudne, to możemy te wartości zmniejszyć. Na przykład do 3. Tu możemy zwiększyć odstęp pomiędzy tymi pociskami oraz zwiększyć odstęp pomiędzy seriami. Wciśniemy jeszcze raz play i zobaczymy, jak zachowuje się ten kanon. I teraz wystrzela 3 pociski w jednej serii, które są wystrzeliwane. W większych odstępach czasu. Możemy dodać więcej tych elementów do naszej sceny. W chwili obecnej mamy tylko jeden kamikadze sponer, który jest o tutaj, możemy dodać kolejny. Przejdziemy do folderu kamikadze, możemy przeciągnąć ten Prefab na przykład w to miejsce. W ten sposób będziemy mieć dwa takie obiekty na scenie. Podobnie możemy zrobić z tym obiektem kanon. Przejdziemy do folderu Canon Tower. I wybierzemy nasz Canon Base i możemy dodać go tutaj. Możemy również dodać go na samej górze. Jak to zrobić? Możemy go obrócić. Mamy tutaj komponent Transform i możemy użyć opcji Rotate. Musimy go zrotować względem osi Z o 180 stopni. Wpiszemy więc tutaj 180. Został on obrócony. Teraz wystarczy usytuować go na samej górze. Zapiszemy nasz projekt. Możemy dodać oczywiście jeszcze jeden taki obiekt. Możemy go dorzucić ponownie tutaj w to miejsce. Jeśli natomiast chcielibyśmy, żeby on był znowu u góry, możemy go znów zrotować, ale oczywiście istnieje szybszy sposób, więc ja go na chwilkę usunę i możemy skorzystać już z tego plifaba, który został dołączony i obrócony. Jest to właśnie Canon Base tutaj z numerem 1. Możemy go zduplikować po prostu. Klikamy prawym i wybieramy opcję Duplicate. I teraz Możemy go po prostu przesunąć o tutaj w to miejsce. Zobaczmy jak wygląda teraz nasz level. Lecimy sobie w stronę teleportu. Na szczęście jesteśmy niezniszczalni, więc za bardzo nic nam nie grozi. I dolatujemy do teleportu i kończy się nasza rozgrywka.